Witam wszystkich. W firmie MERS zajmuję się zadaniami związanymi z szeroko pojętą dziedziną DevOps. Taka mała ciekawostka, że tak naprawdę jeszcze parę lat temu siedziałem po drugiej stronie, dokładnie tam, gdzie wy jako programista PHP, i moja perspektywa może wydać wam się przez to ciekawsza, mam taką nadzieję. Słowem wstępu, nawiązując do tematu, dziś będę chciał się z wami podzielić wiedzą i doświadczeniem na temat budowania własnego klastra prywatnego Kubernetesa oraz ścieżek, praktyk CICD, które maksymalnie skracają czas time to production. Na początek porozmawiamy o powodach i decyzji wdrożenia Continuous Integration, Continuous Delivery. Pewnie większość z was, a ja najprawdopodobniej wszyscy wiedzą, czym jest rozwinięcie tego, jednak uściślając, CI jako ciągła integracja, która wymaga na nas automatyzację budowania, testowania oraz dostarczania aplikacji poprzez ścieżkę zwaną pipeline'em. CD można także rozwinąć jako Continuous Deployment, czyli tak naprawdę automatyczne wdrażanie naszej aplikacji na środowisku produkcyjnym. Powiem parę słów na temat tego, jak to się zaczęło oraz jak dostosować wielki, działający monolit do pracy w konteneryzacji. Na koniec także przedstawię parę liczb, żeby pokazać, na jakiej skali codziennie pracujemy. Skąd jednak pomysł na przejście, decyzja na wdrożenie technik CICD? W naszym wypadku mieliśmy problem z fragmentacją aplikacji od początku, tak naprawdę, gdy ją wdrażaliśmy. Jest to niczym innym, znaczy mi zawsze kojarzy się to z problemem, jaki mają twórcy Androida, gdzie producenci swojego sprzętu zawsze dokonują zmian w aplikacjach, co powoduje później wydłużenie i problem w aktualizacji tych aplikacji. Pewnie sami wiecie, ile trzeba czekać na nową wersję Androida na swoich telefonach. U nas wyglądało to podobnie, ponieważ główną aplikację rozwijaliśmy na głównym branchu naszego core'owego produktu i w momencie, gdy pojawiał się klient, wyciągaliśmy kopię tego produktu, która żyła sobie obok tak naprawdę swoim życiem. Gdy pojawiała się potrzeba aktualizacji tej wersji klienckiej do najnowszej wersji core'owej, którą rozwijaliśmy, wymagało to tak naprawdę rozwiązania całej masy konfliktów oraz wymagało przeprowadzenia setek testów manualnych, co ostatecznie i tak kończyło się, że na środowisku produkcyjnym wymagało to godzin, czasami nawet dni stabilizacji. Kolejnym problemem, który mieliśmy, była różnica między środowiskami. Czyli na każdym etapie rozwoju naszej aplikacji była ona tak naprawdę uruchamiana na innej konfiguracji. Na samym początku deweloper, który rozwija aplikację, uruchamiał ją na swoim środowisku lokalnym. Następnie przechodziła ona do testera manualnego, który także uruchamiał ją na swoim środowisku lokalnym i bardzo często wersje naszych serwisów się różniły. A ostatecznie aplikacja ta trafiała na środowisko produkcyjne, które także najczęściej różniło się od tego w poprzednich etapach rozwoju samej aplikacji. Mało tego, bardzo często zdarzało się, że środowiska, na których różni klienci mieli uruchamiane de facto te same aplikacje, także się różniły, ponieważ były uruchamiane po prostu w różnym czasie. Dodatkowo duży problem mieliśmy z uruchamianiem na środowiskach produkcyjnych nowych serwisów lub ich aktualizowanie i rozwiązanie tego konkretnego problemu przyniosło nam właśnie przeniesienie całej naszej aplikacji do kontenerów, co ważne, razem z jej infrastrukturą. Dzięki temu możemy uruchamiać nasze środowisko lokalnie za pomocą tak naprawdę jednego polecenia z linii command. Jako system orkiestracji, który pomaga nam zarządzać obrazami na środowisku lokalnym, wybraliśmy Docker Compose z tego powodu, że jest on po prostu lekki i w sposób bardzo dokładny potrafi odwzorować tak naprawdę układ naszego środowiska produkcyjnego w skali lokalnej. Dzięki temu tak naprawdę mamy ewolucyjny i przyrostowy rozwój infrastrukturą wraz z jej konfiguracją. Gdy zaczynaliśmy, zanim jeszcze przeszliśmy na pracę w sposób na kontenerach,
praca z naszym produktem wymagała bardzo dużej wiedzy na temat samej infrastruktury, czyli skąd pobierać narzędzia, jakie to konkretnie narzędzia, skąd pobierać dane, aby uruchomić taką aplikację. Dlatego też, gdy przenieśliśmy całość do kontenerów, tak jak wspomniałem przy poprzednim slajdzie, wystarczy w łatwy sposób wywołać jedno polecenie i deweloper na swoim komputerze ma uruchomioną całą infrastrukturę razem z naszą aplikacją. Jednak wiadomo, gdy zmieniamy sposób pracy, gdy zmieniamy metodologię, korzystamy z nowych narzędzi, aby rozwiązać jedne problemy, najczęściej pojawiają się nowe, którymi znowu trzeba się zająć. W naszym przypadku był to problem wolnego działania całej aplikacji i serwisów na środowisku lokalnym. Jako że Docker natywnie działa na systemach Linux, a nasza niemalże cała firma pracuje na komputerach marki Apple, wystąpił problem niezgodności systemów plików i Docker nie najlepiej radzi sobie z właśnie montowaniem takich plików ze środowiska lokalnego do naszych kontenerów. Aby to rozwiązać, wpadliśmy tak naprawdę na dwa pomysły. Pierwszym z nich było zupełnie nie przejmowanie się tematem, to tak oczywiście w ramach żartu, bo musieliśmy dostarczyć naszym deweloperom najlepsze środowisko do rozwijania naszego oprogramowania. Dlatego też skierowaliśmy się do systemu synchronizacji plików o nazwie Unison. Pozwala on dwukierunkowo synchronizować pliki oraz automatycznie rozwiązywać ewentualne konflikty, które pojawiają się w momencie tej synchronizacji. Dla mnie osobiście największą zaletą tego rozwiązania było to, że całą wiedzę na temat jego działania mogłem zamknąć w kontenerze i dla dewelopera tak naprawdę nic się nie zmieniało, on tylko zauważył, że nagle aplikacja zaczęła super szybko działać. Z czasem jednak okazało się, że Unison nie najlepiej radzi sobie z rozwiązywaniem konfliktów z racji najprawdopodobniej skali ilości plików, jaką musiał na bieżąco śledzić. Oraz zdarzało mu się także gubić pliki, co wiadomo nie jest zbyt pożądane podczas rozwoju aplikacji. Dlatego też, gdy ponownie usiedliśmy do tematu, na rynku pojawił się nowy gracz o nazwie Mutagen. Jest to dokładnie to, czego potrzebowaliśmy, czyli także umożliwia nam synchronizowanie plików z jakiegoś lokalnego środowiska do kontenerów Dockera, ale jest zrobione stricte pod Dockera i komunikacja ta odbywa się poprzez API Dockera. Od momentu, gdy wdrożyliśmy to rozwiązanie, nie mamy problemu z szybkością działania naszych systemów. Pliki wszystkie są na bieżąco synchronizowane, nie ma sytuacji, którą mieliśmy wcześniej. Znów z drugiej strony dla mnie największą wadą tego rozwiązania było to, że wymaga ona instalacji na komputerze naszego dewelopera. I aby znowu nie wracać do problemu, gdy deweloper potrzebował wiedzy na temat budowy infrastruktury, postanowiliśmy stworzyć narzędzie do zarządzania całym środowiskiem deweloperskim, gdzie właśnie ukryliśmy tą wiedzę. Na początku naszych działań z pipeline'ami, gdy tworzyliśmy już pierwsze testy automatyczne na pipeline'ach CICD, okazało się, że testy automatyczne przeprowadzane na tych pipeline'ach wybaczają dużo mniej niż testy przeprowadzane przez naszych deweloperów na środowiskach lokalnych. Mało tego, okazało się, że bardzo trudno, bardzo często było odtworzyć te błędy, które łapały u nas automaty na środowiskach lokalnych. Dlatego też wynikła potrzeba uruchamiania tych środowisk na naszym lokalnym sprzęcie i aby ponownie uniknąć sytuacji rozszerzania wiedzy na temat infrastruktury, całą informację na ten temat schowaliśmy, całą wiedzę na ten temat schowaliśmy właśnie w naszym narzędziu do zarządzania środowiskiem deweloperskim i dla naszych dewelopera tak naprawdę jest to jedno polecenie wywołane z GUI tego narzędzia. Dzięki samej konteneryzacji aplikacji i całej naszej infrastruktury mamy całkowicie, lokalnie mamy całkowicie odseparowane projekty w kontenerach wraz z podłączonymi do nich wolumenami z danymi i przełączanie pomiędzy nimi jest bardzo proste, a samo uruchamianie takiego środowiska to tak naprawdę kwestia tylko dociągnięcia brakujących obrazów dockerowych, ewentualnie dociągnięcia zmian z repozytorium lub sklonowanie nowego repozytorium. Jako że
jak mniej więcej rok temu firma postanowiła zmienić cały sprzęt firmowy na nową technologię, którą udostępnił Apple w architekturze ARM, chodzi o procesory M1. Wynikła u nas potrzeba uruchamiania środowiska deweloperskiego na tej właśnie architekturze. Wymusiło to na nas budowanie osobnych obrazów, ponieważ emulowanie architektury AMD64 na architekturze ARM działa bardzo wolno, co znowu spowodowało, że musieliśmy zbudować specjalne ścieżki do budowania tych obrazów na naszych pipeline'ach CICD. A ostatecznie okazało się, że tak jak mówiłem, emulacja nawet budowania tych obrazów na architekturze AMD64 jest bardzo wolna i musieliśmy zainwestować specjalnie w sprzęt, aby natywnie budować te obrazy na sprzęcie właśnie ARM. Dzisiaj mogę powiedzieć, że na pewno kolejnym etapem będzie zamiana naszego systemu do orkiestracji obrazami lokalnie z Docker Compose na Minikube, aby jeszcze bardziej odwzorować środowisko produkcyjne w skali lokalnej. Zanim jednak zaczęliśmy w ogóle myślenie o konkretnych zadaniach automatycznych, o ścieżkach CICD, musieliśmy wybrać narzędzia, które pozwolą nam na budowanie tych rozwiązań na lata do przodu. Jako narzędzie do budowania samych ścieżek pipeline wybraliśmy GitLaba z tego prostego względu, że już od jakiegoś czasu używaliśmy tego repozytorium, a chwilę wcześniej producent tego programowania udostępnił właśnie narzędzie do budowania tych ścieżek automatycznych. I tak naprawdę do dzisiaj używamy tego z powodzeniem i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyboru. Jeśli chodzi o sam system orkiestracji obrazami na środowisku produkcyjnym, od razu skierowaliśmy się w stronę Kubernetesa z tego prostego względu, że było wtedy o nim głośno, a jako że za jego plecami stał i nadal stoi gigant technologiczny, jakim jest Google, wiedzieliśmy, że możemy planować właśnie najbliższe lata z użyciem tej konkretnej technologii. Żeby zobrazować, w jakim stanie wtedy, gdy zaczynaliśmy, była ta technologia, powiem tylko tyle, że wszystkie narzędzia, których szukaliśmy, które potrzebowaliśmy, aby obsłużyć nasze systemy w sposób na narzędziu Kubernetes, były w wersji alfa lub beta. Ja przynajmniej nie znalazłem żadnej stabilnej w tamtym czasie. I na każdym w dokumentacji pisało, że nie do użytku produkcyjnego. I musieliśmy się sporo napocić, aby narzędzia te dostosować do działania bezproblemowego na środowisku produkcyjnym w sposób bezpieczny i ciągły. No i przechodząc do kolejnego etapu życia naszej aplikacji, czyli ścieżek właśnie, znaczy środowiska testowego, na którym uruchamiane są zadania automatyczne, my zaczynaliśmy, uruchamiając te zadania CICD na wirtualnych maszynach, na których działał po prostu Docker i on tworzył nam nowe kontenery na tych wirtualnych maszynach i tam procesowane były nasze zadania automatyczne. Powodowało to, że testowanie naszych funkcjonalności testami end-to-end odbywało się także na orkiestracji poprzez Docker Compose, co mogło nam odwzorować środowisko produkcyjne, ale nie było to jednak to samo, co uruchamiane na środowisku produkcyjnym. I tutaj powiem, będę to powtarzał jak mantrę, że bardzo ważne jest to, aby w każdym etapie te środowiska były maksymalnie spójne. Dzisiaj uruchamiamy około 300 środowisk dziennie, takich, które odwzorowują nam w dużym stopniu środowiska produkcyjne w skali właśnie środowiska testowego na klastrze Kubernetesa stworzonym specjalnie pod te zadania automatyczne. Dzięki temu odstawiliśmy na środowisku właśnie testowym uruchamianie tego środowiska na Docker Compose i orkiestrujemy nasze obrazy, nasze aplikacje wraz z infrastrukturą na tym samym systemie orkiestracji, jakim jest Kubernetes. Zalet chyba nikomu tutaj nie muszę przedstawiać, jest to super rozwiązanie. Jeszcze powiem tylko, że jeden pipeline, który tworzy nam testy automatyczne, generuje 6 takich środowisk.
Dodatkowo, gdy zaczynaliśmy pracę z konteneryzacją naszej aplikacji, naszych serwisów, naszych systemów, byliśmy pewni, że sami chcemy przechowywać obrazy dockerowe w naszych rejestrach. Okazało się jednak, że z czasem, gdy bardzo mocno systemy nasze się rozbudowywały, rejestr taki bardzo puchnął i trudne było utrzymanie jego storage'a. A jako, że sam rejestr Dockera nie udostępnia żadnych fajnych narzędzi, przynajmniej nie udostępniał żadnych fajnych narzędzi do zarządzania tym miejscem, byliśmy zmuszeni tak naprawdę metodą prób i błędów na szukanie konkretnego rozwiązania. W ten sposób trafiliśmy na narzędzie Nexus od firmy Sonatype, które udostępnia polityki czyszczenia. Możemy tam zdefiniować, które konkretnie obrazy, jak długo mają być utrzymywane w zależności od czasu jego ostatniej aktywności. I wracając jeszcze do pierwszego punktu, gdzie wspominałem o tym, że środowiska powinny być maksymalnie zbliżone do siebie, maksymalnie nie znaczy 1:1. Nie chcemy uruchamiać środowisk do testów razem z integracjami, z systemami zewnętrznymi. Można to robić w różny sposób, mając te same konfiguracje deploymentów. My nadpisujemy te elementy poprzez nasze narzędzie do templatowania deploymentów, o którym powiem parę słów w następnych slajdach. No i początkowo, gdy zaczynaliśmy budowanie naszych aplikacji, mieliśmy takie podejście, że idealnie byłoby każdy obraz budować w czystym kontenerze. Jednak z czasem, znów gdy skala naszego przedsięwzięcia rosła, okazało się, że takie podejście bardzo mocno wydłuża nam pipeliny oraz wymaga każdorazowo ściągnięcia kilkuset megabajtów, czasami kilku gigabajtów danych, aby móc taki obraz budować. Dlatego dzisiaj uruchamiamy kontener, który ma podmontowany plik SOC z hosta naszego Kubernetesa, gdzie dzięki czemu możemy storować wszystkie warstwy, wszystkie cache na maszynie, na której jest uruchamiane to zadanie i współdzielić tak naprawdę te same elementy, które są wymagane podczas uruchomienia tych samych zadań automatycznych. Dodatkowo mieliśmy taki pomysł, aby zoptymalizować koszty utrzymania naszego całego środowiska do testów automatycznych, poprzez uruchamianie zasobów, uruchamianie maszyn na publicznym cloudzie w momencie, gdy wynika taka potrzeba. Szybko jednak okazało się po przeprowadzeniu proof of concept, że publiczne klastry są zdecydowanie wolniejsze niż nasze rozwiązanie budowane latami i chętnie utrzymujemy, ponosimy koszty takich rozwiązań. Jak wspominałem początkowo, dużym problemem u nas była fragmentacja samej aplikacji i od początku, jak zaczęliśmy przenoszenie całości do kontenerów, chcieliśmy rozwijać jeden produkt. Aby to zrobić, wybraliśmy metodologię pracy trunk-based development, czyli maksymalnie częste integrowanie nowego kodu z główną gałęzią naszej aplikacji core'owej. Szybko jednak okazało się, że gdy kilkanaście, kilkadziesiąt osób pracuje jednocześnie nad jednym repozytorium, zmiany są publikowane bardzo często, zdarza się sytuacja, a sam pipeline trwa od 40 do 50 minut, to w tym czasie pojawiały nam się na naszym pipeline błędy, do których po tak długim czasie ciężko było dojść, która zmiana co psuje tak naprawdę. A samo wycofywanie już po znalezieniu błędu, także często samego commita, także często było niemożliwe. Dlatego też odwróciliśmy odrobinę proces naszej ciągłej integracji, maksymalnie często integrując główną gałęź naszej core'owej aplikacji do gałęzi z kodem rozwojowym, dzięki czemu mamy tak naprawdę możliwość testowania całości trzyetapowo. Na pierwszym etapie podczas merge requesta, gdy uruchamiamy całą ścieżkę naszych testów, cały pipeline, aby zapewnić, że zmiany są poprawne. Następnie po dodaniu już zmian do naszego tak zwanego trunka uruchamiamy ponownie tą samą bazę testów, głównie po to, aby wykryć ewentualne problemy z two-way merge'em. Czyli upraszczając, jeden feature branch używa pewnej klasy, która jest usuwana w drugim feature branchu. W momencie, kiedy zmiany jednocześnie trafiają do naszego trunka, bardzo szybko jesteśmy w stanie je namierzyć i rozwiązać problem. Kolejnym i ostatnim etapem testowania naszej aplikacji jest już moment, gdy
chcemy opublikować nową wersję na środowisku produkcyjnym, wtedy przeprowadzamy testy akceptacyjne end-to-end na środowisku już danego klienta z aplikacją, z konkretną aplikacją kliencką frontendową. Nie byłoby jednak tak łatwych procesów budowania ścieżek CI/CD, gdyby nie technologie, które pozwalają nam budować te ścieżki, te procesy. Wybrałem tutaj parę technologii, z którymi mieliśmy do czynienia i mamy z niektórymi do czynienia do tej pory. Zaczynając od najprostszego narzędzia, które na pewno każdy z Was codziennie używa, PHP Unit. Najprostsze rozwiązanie do testów jednostkowych. Jednak w momencie, gdy przechodzicie z monolitowego systemu, który ma trochę archaicznych elementów kodu, okazuje się, że aby pisać nowe testy na tym rozwiązaniu, musielibyście zmokować tak naprawdę połowę swojego systemu, na którym chcecie właśnie uruchamiać te testy jednostkowe. Dlatego my z zespołem usiedliśmy do tematu i przepisaliśmy problematyczne elementy w naszej monolitycznej wtedy architekturze i dzięki temu mamy dzisiaj możliwość budowania szerokiej bazy testów jednostkowych, które zapewniają nam pewność w stosunku do jakości naszego kodu. Kolejnym elementem, który bardzo podobnie wygląda, jeśli chodzi właśnie o wdrożenie go i używanie, są różnego rodzaju kontrolery jakości kodu, czyli PHP stan, jakiekolwiek defery, także pewnie każdy z Was codziennie używa tego rozwiązania. I tu podobnie, zachęcam każdego, kto ma taką możliwość, aby spróbować uruchomić taki kontroler jakości kodu na aplikacji, która żyje, która jest rozwijana kilkanaście nawet lat. Pojawi Wam się wtedy choinka i nie będziecie wiedzieli, w co ręce włożyć. My stanęliśmy przed takim problemem i ponownie musieliśmy z zespołem wyprostować problematyczne elementy, dzięki czemu dzisiaj możemy testować na bieżąco wchodzący kod do naszych repozytoriów, aby nie wrócić do problemu, który pojawił się u nas w tamtym czasie. Jeśli chodzi o testy end-to-end, testy akceptacyjne, na początku wybraliśmy narzędzie BHAT z tego prostego powodu, że ja i moi koledzy DevOpsi wszyscy wywodzimy się z języka właśnie PHP, a sam BHAT jest napisany w tym języku. Próg wejścia był dla nas bardzo niski i mogliśmy w łatwy sposób szybko zbudować pierwsze testy akceptacyjne, uruchamiać je w sposób automatyczny. Z czasem jednak okazało się, że samo narzędzie BHAT jest dość słabo rozwijane oraz ostatecznie niezbyt dobrze działa z aplikacjami frontendowymi. Dodatkowo mieliśmy jeszcze taki pomysł, aby nasi deweloperzy w trakcie pisania nowych rozwiązań pisali także testy, je oprogramowywali. Jednak bardzo szybko okazało się, że nie każdy deweloper chce być testerem, także ten temat został porzucony. Jakiś rok temu nasz zespół testerów postanowił przepisać wszystkie testy na rozwiązaniu BHAT na nowoczesny framework napisany w języku JavaScript, jakim jest Cypress. Jest to bardzo nowoczesne, fajne rozwiązanie, które dodatkowo jest mocno i prężnie rozwijane oraz fantastycznie współpracuje z aplikacjami frontendowymi. Dodatkowo dla mnie największą zaletą jest właśnie to, że jest napisane w JavaScriptie i nie muszę tam w ogóle zaglądać. Ostatni element, o którym chcę wspomnieć, to Codeception, to jest tak naprawdę kombajn do wszelkiego rodzaju testów. My używamy go do testowania naszych endpointów naszego API, kontraktów naszego API. Patrząc wstecz, zamieniliśmy długie godziny testów manualnych z ponad 400 punktami w checkliście oraz godzinami stabilizacji na produkcji na godzinny pipeline, który zawiera blisko 7 tysięcy testów jednostkowych, 400 tysięcy testów end-to-end, 600 testów funkcjonalnych oraz 1300 testów kontraktów. No i przechodząc do najciekawszego elementu naszego pipeline'u, czyli publikacji zmian na środowisku produkcyjnym, musimy powiedzieć o sposobie budowania tych deploymentów, czyli tak naprawdę pliku YAML z jego konfiguracją. Gdy my zaczynaliśmy, szukaliśmy prężnie jakiegoś rozwiązania, które pozwoliłoby nam templatować nasze szablony, nasze deploymenty. Jednak wtedy tak naprawdę żadne rozwiązanie nie spełniało nawet połowy naszych wymagań. Dlatego też postanowiliśmy napisać takie rozwiązanie sami,
oczywiście w języku PHP, co ostatecznie okazało się trudne w utrzymaniu i w rozwoju, i gdy ponownie usiedliśmy do tematu, okazało się, że Helm w wersji 3.0 spełnia już większość naszych wymagań i całe dzisiejsze rozwiązanie, nasze narzędzie do budowania takich template'ów, do takich deploymentów jest oparte właśnie o tą technologię, jednak nie używamy stricte Helmu do publikacji nowych wersji, a tylko jest on sercem naszego narzędzia, które rozszerzamy o generowanie dynamicznych domen pod testy, generowanie pod różne środowiska takich deploymentów, tagowanie samych konfigów oraz ich wersjonowanie. No i moment samej publikacji zmian na środowisku produkcyjnym. U nas początkowo było to tak naprawdę drogą przez mękę. Gdy zaczynaliśmy, nie wiedzieliśmy zbyt wiele na temat generowania dostępów do klastra. Mieliśmy jeden konfig, które miały tak naprawdę dwie osoby odpowiedzialne za publikowanie zmian na środowisku produkcyjnym. Następnie całe to rozwiązanie tak naprawdę z wszelkimi jego wadami przenieśliśmy do zadania automatycznego, zdejmując odpowiedzialność po prostu z konkretnych osób, jeśli chodzi o publikację zmian na środowisku produkcyjnym. Dzisiaj potrafimy w bardzo łatwy sposób generować automatycznie konfigurację na określony czas i do określonych zasobów i samo zadanie, które jest odpowiedzialne za publikowanie zmian, potrafi sobie taki konfig wygenerować. Dodatkowo wersjonujemy wszystkie gotowe deploymenty, które możemy opublikować na środowisku produkcyjnym oraz przez dwa tygodnie takie coś robimy z tego powodu, że na taki czas utrzymujemy artefakty naszych zadań automatycznych oraz dodatkowo wersjonujemy każdą opublikowaną wersję naszego oprogramowania po to, aby wiedzieć dokładnie, kiedy, z jakiego powodu było opublikowane i kto tego dokonał. Dzięki temu tak naprawdę dostajemy gratis możliwość cofania wersji, tak zwany rollback, jednak jest to bardziej kwestia programistyczna niż infrastrukturalna z tego prostego powodu, że aplikacja musi zezwalać na cofanie po prostu jej do poprzedniej wersji. No i przechodząc do slajdu, który bezpośrednio wiąże się z poprzednim, czyli środowisko produkcyjne, wybrałem tutaj parę ciekawych elementów, bo jak chcielibyśmy szerzej o tym temacie porozmawiać, to zabrałoby nam to więcej czasu niż mamy tu dzisiaj przeznaczone. Na początku powiem o zarządzaniu, o limitowaniu naszych zasobów. Możemy to robić poprzez definiowanie resursów w naszej usłudze, poprzez zdefiniowanie parametru request oraz limit. Request, czyli najprościej mówiąc, ma minimalna ilość zasobu, która jest potrzebna na maszynie naszego Kubernetesa, aby usługa mogła zostać tam uruchomiona. Limit, jak pewnie każdy wie, po prostu limituje nasze usługi poprzez trotlowanie procesora lub ubicie aplikacji poprzez OEM. Dodatkowo dzięki ustawieniu niższej wartości request niż wartość w limit mamy możliwość overcommitowania zasobów naszych maszyn Kubernetesa. Dzięki takiemu rozwiązaniu kontroler Kubernetesa pozwala uruchamiać więcej usług z większą ilością limitów na jednej maszynie niż ona sama dysponuje. Dlaczego? Bo tak naprawdę żadna z usług nie używa maksymalnych swoich limitów cały czas, a są one ustawione tylko po to, aby obsłużyć piki i w ten sposób, w bardzo fajny sposób, nasze usługi mogą dzielić się wspólnymi zasobami. Bardzo fajnym rozwiązaniem także, które udostępnia Kubernetes, jest Priority Class. Jest to tak naprawdę obiekt, który pozwala nam priorytetyzować nasze usługi i dzięki temu sam przenosić je pomiędzy różnymi maszynami naszego Kubernetesa. Zanim wdrożyliśmy to rozwiązanie, musieliśmy ręcznie tak naprawdę przenosić mniejsze usługi na inne maszyny, gdy potrzebowaliśmy uruchomić bardzo dużą usługę, która nie mieściła się na żadnej maszynie. Teraz robi to za nas sam Kubernetes i w momencie, gdy chcemy opublikować dużą usługę, przenosi mniejsze, czasami nawet potrafi wyrzucić całkiem spoza klastra mało istotne usługi, aby zmieścić tą wielką, na przykład bazę danych. Kolejnym elementem bardzo fajnym, które udostępnia także Kubernetes, jest automatyczne skalowanie serwisów, czyli Horizontal Pod Autoscaling. Jest to tak naprawdę obiekt Kubernetesa, w którym możemy zdefiniować minimalną i maksymalną ilość replik
oraz poziom utylizacji CPU, od jakiego Kubernetes sam ma nam skalować nasze usługi. Defaultowo ustawiamy właśnie ten proces utylizacji jako punkt, od którego automat ma zacząć działać, ale jest także możliwość zbudowania swoich customowych metryk, czy na przykład na metrykach Prometeusa. Dla mnie zawsze idealnym rozwiązaniem było automatyczne skalowanie konsumerów naszego message brokera w zależności od wielkości jego kolejki. I jednym z bardzo ważnych także elementów, którymi wspieraliśmy, z którymi mieliśmy do czynienia przez te wszystkie lata, jest utrzymywanie danych w naszych skalowalnych obiektach. Dzisiaj każdego zachęcam, który próbuje uruchomić swoje usługi właśnie w skalowalnych obiektach w kontenerach, aby wszelkie dane wynosili do zewnętrznych providerów dysków poprzez na przykład protokół S3. Dodatkowo istnieje możliwość dodawania przestrzeni dyskowych poprzez plugin Kubernetesa o nazwie Container Storage Interface. Pozwala on dostawcom przestrzeni dyskowych na dostarczanie swoich usług nawet do prywatnych klastrów Kubernetesa. I rozszerzając odrobinę ten temat, my gdy zaczynaliśmy, plugin CSI oczywiście nie istniał i musieliśmy w jakiś sposób storować, przechowywać dane naszych baz danych. Wiadomo, że tego nie możemy wynieść po protokole S3. I gdy szukaliśmy pomocy na różnych forach, rozmawialiśmy z osobami, wtedy większość doradzała nam, aby te bazy danych po prostu wynosić poza klaster Kubernetesa. Nas to nie satysfakcjonowało, ponieważ chcieliśmy mieć cały gotowy konfig, który mogliśmy uruchomić na jakimkolwiek klastrze tak naprawdę Kubernetesa. Inną możliwością było skorzystanie z rozwiązania o nazwie Hostpatch, czyli montowanie bezpośrednio storage'a na maszynie Kubernetesa, jednak to zabierało nam wszelkie zalety orkiestracji i ponieważ przypinało nam konkretną usługę do konkretnej maszyny, nie było możliwości automatycznego przenoszenia tych danych pomiędzy maszynami. Dlatego też wybraliśmy wtedy rozwiązanie udostępniania podmontowywania dysków przez protokół NFS. Jest to protokół TCP, który jest bardzo łatwy do wdrożenia. Ma możliwość montowania do wielu replik tej samej przestrzeni dyskowej, jednak zdarzało mu się po prostu tracić pakiety, co dla naszych baz danych okazało się problematyczne, gdyż często pojawiały się ich awarie, a czasami nawet crashy do tego stopnia, że trzeba było odzyskiwać je z... tak? No, za głośno. O, halo? Dobra, tak? Słychać mnie? Halo, halo? O, teraz będzie mnie lepiej słychać prawdopodobnie. Na czym skończyliśmy? Tak. Podpinaliśmy bazę na zasadzie właśnie NFS-a. Dzisiaj używamy protokołu iSCSI, czyli tak naprawdę podobnie za pomocą sieci Ethernet montujemy nasze zasoby dyskowe. Jednak są to dyski blokowe, dane przesyłane są blokami, przez co nie ma możliwości ich uszkodzenia. Sam protokół jest znany nie od dziś, jednak zanim twórcy Kubernetesa udostępnili nam plugin, o którym wcześniej wspominałem, nie było możliwości w sposób automatyczny przełączania tych dysków pomiędzy różnymi maszynami. No i od momentu, gdy wdrożyliśmy takie rozwiązanie do naszych baz, przestaliśmy się w ogóle przejmować, może nie bezpieczeństwem, bo to źle brzmi, ale nie musimy w żaden sposób reagować na problemy, ponieważ ich zwyczajnie nie ma, jeśli chodzi o problem dostępu do tych przestrzeni dyskowych. No i temat, o którym już odrobinkę wcześniej powiedziałem, czyli komunikacja z klastrem. My, jak i pewnie większość osób, które komunikują się z takim klastrem, robimy to poprzez narzędzie linii komend kubectl, które autoryzuje się do klastra za pomocą certyfikatu i klucza prywatnego lub tokena autoryzującego nas do konkretnych zasobów na klastrze. Config taki przypisany jest do roli poprzez nazwę usera zapisanego w common name naszego certyfikatu i dzięki temu mamy po prostu możliwość przypisywania konkretnych zasobów do konkretnej roli. A jako, że sam Kubernetes nie udostępnia nam żadnych możliwości unieważniania certyfikatów,
Ważne jest, aby takie dostępy, aby takie konfigi dostępowe generować na jak najkrótszy czas. U nas jest to 38 godzin dla administratora z pełnym dostępem, godzina dla dewelopera z ograniczonym dostępem oraz 30 minut na dostęp wcześniej wspomniany dla zadania, które publikuje nam zmiany na środowisku produkcyjnym, także do określonych zasobów na naszym klastrze. I wdrożenie takiego rozwiązania jest możliwe dzięki narzędziu Vault od HashiCorp, w którym przechowujemy nasze certyfikaty główne klastra oraz który potrafi generować i podpisywać nowe wygenerowane certyfikaty, które udostępniają nam możliwość autoryzowania się do konkretnych klastrów. No i pod koniec chciałbym jeszcze odrobinę wrócić do czasów, gdy początkowo zaczynaliśmy pracę właśnie w konteneryzacji. Kiedyś prace z produktem wyglądały tak, że gdy pojawiał się błąd na produkcji, wystarczyło wejść przez FileZilla, zalogować się na FTP-a, wykonać szybki fix, ewentualnie uruchomić jakiś skrypt, który synchronizuje nam workery. Zmiana była, pyk, klient gotowy. W momencie, kiedy uruchomiliśmy nasze aplikacje w kontenerach, to rozwiązanie nie jest takie proste, ponieważ raz wprowadzone zmiany nie są stałe, wystarczy restart naszej usługi i wraca ona do stanu początkowego naszego obrazu. Dlatego też, aby skąd te problemy się pojawiały? Po prostu nasza baza testów wtedy nie była jeszcze bardzo rozwinięta, pokrycie naszej aplikacji było niskie i musieliśmy w jakiś sposób radzić sobie z tym na środowisku produkcyjnym. Dlatego też udostępniliśmy specjalną replikę, która może być uruchamiana on demand i która zawiera narzędzia do debugowania i profilowania naszej aplikacji zdalnie. Oraz dodatkowo mieliśmy narzędzie, które pozwalało nam wysyłać pliki na wszystkie repliki naszej aplikacji jednocześnie. Dzisiaj tak naprawdę tych błędów już nie ma. Nawet jeśli zdarza się jakiś krytyk, to najłatwiejszym i najszybszym jego rozwiązaniem jest wycofanie wersji do poprzednio działającej na naszym klastrze i na spokojnie naprawa, znalezienie błędu lokalnie i naprawa go, przepuszczenie wszystkich naszych ścieżek automatycznych i wgranie zmiany z następną wersją na środowisko produkcyjne. No i na koniec to, co wspominałem, czyli parę liczb, z jakimi mamy do czynienia na co dzień. Nie będę tutaj czytał dokładnie specyfikacji technicznej naszych klastrów, powiem tylko tyle, że na klastrach utrzymujemy 50 projektów naszych klientów ponad, które generują ponad 7 terabajtów magazynu blokowego, ponad 5 terabajtów magazynu NFS, ponad 55 terabajtów magazynu S3. A jako, że nasza firma, nasz produkt stricte zajmuje się dostarczaniem rozwiązań e-commerce, powiem tylko, że nasi klienci generują na naszych systemach dziennie około 10 tysięcy zamówień. My utrzymujemy dla nich także dziennie około 60 milionów requestów, co przekłada się na 350 tysięcy unikalnych odwiedzin ich systemów oraz dodatkowo publikujemy około 10 nowych wersji produkcyjnych na właśnie klastrze produkcyjnym. Jeśli kogoś by interesowało bardziej, jak obniżyć koszty clouda do 70%, to zapraszam, możemy porozmawiać na naszym stanowisku, jest naprzeciwko restauracji, gdzie jest piwko, na pewno łatwo znajdziecie. No i dziękuję za uwagę, jeśli są jakieś jeszcze tematy niesprecyzowane, no to czekam na pytania. O, to już podrzucam, bo jest tu taki fajny bajer, który... O, tylko uwaga na głowę. Halo? Działa? Działa, działa. Działa. Czy dla tych środowisk testowych uruchamianych u zewnętrznych prowajderów robiliście jakieś pomiary, dlaczego one są wolniejsze od waszych lokalnych? Bo pomiarów ogólnie nie robiliśmy, ale wiemy z czego to wynika, ponieważ wszystkie publiczne cloudy limitują IOPSy, dostępu do dysków, sieć, prędkość sieci i tym podobne rzeczy. My u nas utrzymujemy to na pełnej przepustowości, więc no stąd ta różnica tak naprawdę. To trochę następne pytanie mi się rodzi, czy umieszczacie dla środowisk tych testowych kod aplikacji i jak gdyby to, co zdąży wystorować baza, jest tylko wewnątrz kontenera, czy montujecie jakieś wolumeny? Nie, jest tylko wewnątrz kontenera na czas po prostu działania takich testów, czyli około godziny, znaczy maksymalnie środowisko działa godzinę, o tak. Okej, dobra, dzięki. Tam do tyłu proszę podać. A,
Moje pytania. A, tu jeszcze, przepraszam. Tak, tak, ja tu jest... pracuję, więc... tak. Co prawda pytania nie będą zbieżne, ale no nie wiem, no bo tutaj usłyszałem jedną rzecz a propos cache'owania warstw Dockera, że po prostu jest jakaś tam referencja do socketa. Nie wiem, czy rozważaliście, ewaluowaliście na przykład takie rozwiązania jak Docker in Docker? No właśnie to jest to, o czym mówiłem, czyli budowanie wewnątrz kontenera przez Docker, no nie wspomniałem, że to Docker in Docker, ale to właśnie powodowało, że każdorazowo musieliśmy te warstwy pobierać, a gdy mamy pipeline'y, które są uruchamiane praktycznie w ciągu godziny kilkanaście, kilkadziesiąt i musimy wykonać ten sam build, to każde zadanie musiało tak naprawdę te dane pobierać. I w momencie, kiedy mamy to podmontowane do hosta, mamy od razu te warstwy gotowe. Tak, ale chodziło mi po prostu o to, że wszystkie te pipeline'y z poziomu GitLab'a mają referencję na poda, który jest Docker in Docker i wtedy to cache'owanie jest możliwe jakby przez streamowanie tego wszystkiego do tego jednego poda, który... Znaczy, można by do tego w ten sposób podejść. No, naszym podejściem, wydaje mi się, najłatwiejszym było podmontowanie po prostu soka i, i w sumie osiągamy ten sam efekt w ten sposób, nie? Znaczy tak, tylko po prostu wydawało mi się to dosyć radykalne rozwiązanie, bo jakby no jest to dosyć duże, no nie wiem, uprawnienie dane. Tak, ale klaster jest tylko i wyłącznie na potrzeby testów, więc no jest dodatkowo wewnętrznie tylko dostępny, więc no nie mamy tutaj takiego problemu z bezpieczeństwem. Drugie pytanie miało być odnośnie tego, czy nie rozważaliście na przykład, jeżeli chodzi o przechowywanie kontenerów amazonowy ECR, ale widzę, że po wielkości klastra i tak dalej, to bardziej celujecie w prywatną chmurę, więc... Tak. Od początku budujemy prywatną chmurę i to ma bardzo duże zalety, bo dokładnie wiemy, jak to działa. Zastanawialiśmy się, czy nie uruchomić na przykład Kubernetesa na rancherze, tego typu podejścia też mieliśmy, ale w momencie, kiedy cokolwiek się dało, to nie wiedzieliśmy, gdzie po prostu uderzyć, gdzie ręce włożyć, żeby to naprawić, a tak dokładnie, gdy uruchamiamy to od samego dołu, to każda ewentualna awaria jest w bardzo szybki sposób namierzana i naprawiana. Okay. No to ja dziękuję w takim razie. Kto tam jeszcze był? Ktoś tam z tyłu? Trzeba podrzucić, no, to jest miękkie. O. Ja mam pytanie takie, jak podeszliście do tematu przetrzymywania konfiguracji między różnymi środowiskami, między podami, bo tam używacie Helma, ale tam użycie config map, czy jakieś narzędzia jeszcze, które zarządza nimi? Znaczy mamy nasze narzędzie w repozytorium przechowuje całą konfigurację każdego deploymentu, każdego klienta. To jest tak naprawdę jeden spójny konfig, który jest parametryzowany właśnie dzięki Helmowi i to jest przechowywane po prostu w GitLabie. A jeśli chodzi o sekrety, to sekrety są tylko storowane w Kubernetesie i backupowane po prostu w różny sposób codziennie. A jak wam, nie wiem, kto zarządza tymi sekretami, bo dochodzi wam nowe środowisko, nowa zmienna, nowy ten i macie do tego narzędzie, czy ręcznie po prostu wrzucacie to w kod? Mamy narzędzie, które buduje nam całe środowisko, ale tak jak wspomniałem, przy dostępach pełny dostęp posiadają admini, czyli tak naprawdę DevOpsi, ja wliczając, i my mamy pełny dostęp i odpowiedzialność za właśnie te sekrety. Dobra, dzięki. Ktoś jeszcze? Widzę, że nie ma więcej pytań. Także dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie zanudziłem za bardzo.